Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie od posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa za czyn określony w tym wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, 227 za, 215 przeciw, 7 się wstrzymało. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażonym zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa za czyn określony we wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich Regulaminowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2020 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Magdaleny Filiks. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Magdaleny Filiks. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Magdaleny Filiks. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2020 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Magdaleny Filiks za czyny określone w punkcie 1.3 tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Też druga. Głosowało 448 posłów, 227 za, 218 przeciw, 6 się wstrzymało. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Magdaleny Filiks za czyn określony w punkcie 1.3 wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2020 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10 porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Łukasza Konrada Piebiaka z dnia 8 września 2020 roku przedłożonego przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, uzupełnionego w dniu 8 października 2020 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Na podstawie artykułu 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku o oskarżyciela prywatnego Łukasza Konrada Piebiaka z dnia 8 września 2020 roku przedłożonego przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, uzupełnionego w dniu 8 października 2020 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus za czyn określony w tym wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, 227 za, 218 przeciw, 4 się wstrzymało.
Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów podjął uchwałę o niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Scheuring-Wielgus za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Łukasza Konrada Piebiaka z dnia 8 września 2020 roku przedłożonego przez adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, uzupełnionego w dniu 8 października 2020 roku.